it was shit. Literally, nothing but void and darkness. That's how the darkness. Cześć, ja jestem CD, a to The Darkness 2. Tak, pierwsze moje odpalenie gry, jeszcze w nią nie grałem, nie jestem pewien, czy mi to w ogóle pójdzie w ustawieniach, które sobie ustawiłem, czyli display to, tak, full HD, wszystko na height, wyżej się nie da, jak widzicie. Przecież to już włączone, nie wiem, po co chciało zapisywać, skoro nic nie zmieniałem, ale dobra. Tak, gra, nie wiem, taka trochę niespodzianka dla mnie, mimo że ją kiedyś zamawiałem, tak naprawdę. Tylko że to było tak, że w CD Action, jak jest prenumerata, to się często dostaje jakieś tam rzeczy, tak? Zamówiłem ją kilka miesięcy temu i całkowicie zapomniałem, że ta gra była w zestawie. I zawsze to ona przychodzi po kilku miesiącach. No i właśnie przyszła i naprawdę taka trochę... No zdziwiłem się dzisiaj, jak mi przyszła tutaj. Bo całkowicie o niej zapomniałem, a skoro już przyszło, no to czemu by nic, czemu by czegoś nie nagrać? Przecież nie podałem nic. Dobra, wiem, że są tutaj jakieś, mam edycję limitowaną i mam odblokowane jakieś dodatkowe stroje i dwie bronie, ale póki co otwieramy normalną grę. Opowiedz mi historię, daj mi walkę. Daj mi wyzwanie. Mark me. Co to znaczy mark me? Nie wiem. Ale daj mnie do śmierci. Na śmierć. Wyprowadź mnie na śmierć. Coś takiego. Weźmy sobie mobster, czyli give me a fight. Daj mi walkę. Jasność niech zostanie. Watch previously on the darkness. Czyli opowieść z pierwszej wersji. Obejrzyjmy sobie. Ogólnie, jak oglądałem kiedyś u Roya trochę, to gra jest dobra. In the beginning, there wasn't shit. Literally, nothing but void and darkness. And that's how the darkness liked it. It wasn't until God decreed turn on the lights that things got nasty. Started out small. A planet here, a sun there. You know, next thing you know, there were humans and cows and then stuff running all over the place. Needless to say, the darkness was pissed. From then till now, the darkness tore its way through the world, inhabiting one human host after another, each thinking that they were its master. But you can't own the darkness. The darkness owns you. Fast forward to one Jackie Estacado. You know his type. No family, no hope, no future. He ended up about what you'd expect, busting heads for the Franchetti crime family. Life as a whole was pretty dark for Jackie. Then came his 21st birthday, and things got a whole lot darker. And then you might think that inheriting superpowers would be pretty cool for Jackie, you know, being in the business of killing people and all. And if not for the demon living inside of him, you'd be right. See, the darkness didn't just make Jackie stronger, it made him a god. But only when the lights were out. Next thing you know, the mob turns on Jackie, marks him for death, just like that. It was the New York City mob versus Jackie and the darkness. But as dark as things were for Jackie, there was a light in his life. And her name was Jenny. Now these kids, they went way back. I don't think anybody would disagree that they were meant for each other. If anything, that's the real tragedy in all this. See, the mob was still after Jackie. Now, they thought the quickest way to get him would be to take away, you know, his only reason for living. Killing Jenny was just about the dumbest thing the mob could have done. See, because without her, Jackie not only had nothing left to live for, he had nothing left to lose. As for the darkness, Jackie's kept it locked away for years, you know, but it doesn't matter how hard he tries. No one can hold back the night. If he can't control this thing inside him, pretty soon there won't be anything left. Jackie will be nothing but an empty shell. And that's just how the darkness likes it. Right around the time he died, my father said to me, he said, Jackie, you can't outrun your fate.
but you sure as hell gotta try. I didn't really know what he meant back then. See, there was something inside me. Something terrible. Waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about. Get her brains blown out right in front of me. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares. The killing only made it stronger, harder to control. Eventually, I found a way to bury it. But ever since, it's been trying to get back out. It calls itself the darkness. Jackie, it's good to see you. Come on in. Hiya, Vinny. How's your family? Which one? Hey, Jackie. Check out the rack on the brunette to your right. That's his left, dipshit. Hey, Jackie, check it out. They put up a picture of your dad. He was a good man, your father. Good man. Well, look, this ain't no time to be depressed. Come on, boss. They got your usual table ready. Twins are waiting for you. Terrific. Hey there. Hey, yo, Paul, you got you them tickets to the game. My treat. All right, take care. Joey, what's what? Oh, Mr. Galvani, nice to have you back in town. This ravioli's too spicy. I can't taste the flavor. We'll be happy to replace your meal free of charge. Oh, Billy, how you doing? Not bad. Hey, waiter. I'll take this to go. Sure thing, Mr. Swifty. Chop, chop! I gotta run! Let's move! Oh, sorry about that, Gaston. Here you go, boss. Bon appetit. Hi, Jackie. Remember us from the candy club? Well, do you? Sure he does. Trust me, ladies. I wish I did. Oh, shit! Jackie, get down! Okej, już chyba zaczyna się gra. Wstęp był bynajmniej mocny. Okej, zaczyna się przynajmniej ostro. Ale co mogę robić? Mogę strzelać? Okej, gincie. On ma jakiegoś shotguna chyba, czemu ja nie mogę chodzić? Grafika jest piękna. Jedynie się czasami jak... nie wiem. Zacina się rzadko, normalnie jest te 50 klatek ponad. Tylko czasami nie wiem, jak dysk się przetwarza czy coś, wtedy zwalnia. Chociaż jeszcze teraz filmik przesyłam, więc... też to może coś winić. Ale pięknie się tu ich siecze, to ta komiksowa grafika jest naprawdę, naprawdę świetna. Jest tu ktoś, w kogo mogę zabić? No, akurat przeładować musisz. Teraz ty. No. Hold on a sec. Hold on. Gotta catch my breath. Tak, jestem bez nogi. Wiesz to. Okej, ciężko jest. Przepraszam, że nic nie mówię, ale tu jest ciągła akcja od początku. Że chyba to wystarczy. Boss, listen to me. I can see the kitchen from here. We can make a break for it, but you gotta take both pieces so I can lift you up. All right. Jak ta noga wygląda okropnie. Oh!
I co? Skąd oni strzelają? Nie widzę z żadnej strony nic, co by... O, gaz się ulatnie tutaj, jak widzę. Może ja bym... A, jak? Tak, ja to zrobię na pewno z moją nogą. O, fuck. To raczej nie jest do przeżycia. Przynajmniej na moje oko. Nie wiem. Może jakoś... Nie wiem, nie wiem. Tak, te napisy to głos tej ciemności z naszej głowy. Albo nie. Nie jestem pewien, ale... Ale tak myślę. I co? Dołączamy do ciemności? Tak. Why not? Wow. Piękne. I co? Tak, to... Ta gra jest brutalna do szpiku kości. Jakich rozrywa. Piękne. Wow. Odrodziła mi się noga. Jackie? I teraz... Is that you? You got your thing back, huh? Yeah, just in fucking time, right? I can't believe we made it. But I was done for sure. Jackie. A, to ty mówisz. Aha. Jedynku mogę pogadać, ale... Jakoś się wysyła serca. Znaczy, wysysa serca. Okej. Tak się ich bynajmniej podnosi. Chociaż może to jest właśnie to wysysanie. Nie mam pewności. A, nie mogę do światła wchodzić. I co mogę teraz z nim zrobić? Zobaczę sobie jeszcze controlsy. Control... keyboard. WSAD, lewym atak. Demoniczna ręka Q. Q, jak kto woli. Prawym mamy Iron Sights. Slash środkiem, slash ręką jakiś. Akcja E. Przeładowanie R. Gun Chunlight. MP Power G. F. Spacją skok. Kontrolem kłócanie. Sprint Shiftem. Backspacem zadania. Broń od 1 do 4 albo kółkiem myszki. Egzekucja też od 1 do 4. Czyli co, mogę... Tak, mogę robić to. Nie mogę go zabić, jak widzę. Prawym coś mogłem robić. Ale teraz chyba nie. Chociaż nie wiem. A może dlatego, że życie mam pełne, to nie mogę tego zrobić. I don't know, boss. I don't know. After the explosion, I saw some guy with a limp. He had some weird-looking fucks with him. Nobody I recognized, though. Where'd that piece of shit go? They headed down the alley. The rest of our crew's out front, so you can meet up with him on the street. I'll be right there. I just need to get my wind back. Give him hell, Jackie. Okay, tak więc... coraz bardziej mi się ta gra podoba. I możemy iść dalej zaraz. Okay. Przegrupować się, ale z kim? Jest tyle restauracji, czyli gdzieś tu. Tak? A, nie mogę tu iść. Nie wiem, czemu teraz mi tak zlagowało na chwilę.
Ale dobra, zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Mogę rzucić? Wow. Jak ja dorzucam do nich. Wow. Piękny. I co, mogę to zniszczyć? Mogę. Czemu miałbym nie móc? Skakać teraz nie mogę. Szkoda. Mogę to złapać? Nie, teraz nie mogę żadnych mocy używać. A co to jest? Mogę tylko tego teraz używać. Dobra, co teraz zrobić niby? To mam zniszczyć? Aha, czyli jak przesunę kółko myszy do przodu, to walę tak, jak do tyłu, to walę w ten sposób. Ciekawe. No nie to, nie całą myszkę, tylko ten. Nie całą myszkę, znaczy nie pokrętło, tylko całą myszkę. Tak chciałem powiedzieć. Okej. Co to jest? A teraz nauczyłem się dopiero skakać. Fajnie. Oh, I love this song. Come on. What the hell? Jenny? Hey, wait! Lies. Gdzie jest niby Jenny? O, w ten sposób się to niszczy. A mogę jeszcze coś? Nie. Czyli już otwarte? Czy to mam zniszczyć jakoś? Aha, w ten sposób przeciąć. Nie mogę go zniszczyć w ten sposób, ale mogę go w ten. Aha, wybór. Wybieramy egzekucję dla niego. I... Ta gra jest piękna. Piekielnie brutalna. Piękny, brutalny. Chociaż piekielnie też pasuje. Dobra, on tam zaraz będzie biegł. Tak więc... Tak więc go zabijemy. A, jeszcze żyjesz, nasz przyjacielu? Aha, jeśli sami nie zadecydujemy, to... No, samo go zabija, najwyraźniej. A, okej, tak więc myślę, że... Za nogę. I wyrzucił go. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Postaram się to jak najszybciej wrzucić i będą wychodziły trzy serie naraz. Czyli właśnie Postal, Sami Max oraz właśnie The Darkness. Bo w grę gra mi się naprawdę świetnie. I coraz bardziej myślę, żeby wprowadzić na kanał coś w rodzaju planu, żeby jakoś regularnie to wszystko wychodziło, a nie tak z dupy wzięte, że tak powiem. No ale to by było na tyle w tym odcinku The Darkness. Ja się bawiłem świetnie, mam nadzieję, że wy też. Jeśli seria wam się podoba, oceńcie ją łapką w górę, a jeśli nie, to łapką w dół, wiadomo. Będę to w sumie zawsze powtarzał, bo czemu nie? Ale tyle. Trzymajcie się. No i żegnam was serdecznie. Cześć.